Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gilatki, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny materiał z gry Clash Royale. Oczywiście troszeczkę nam się zmieniło od ostatniego odcinka. W ostatnim odcinku znajdowaliśmy się w arence, bodajże mi się wydaje, czwartej. Tak, w czwartej. Mieliśmy 1100 plus punktów trofek, będę sobie tak nazywał, po prostu jest to trophies i po prostu trofek, po prostu sobie mówił punktów trofek i tyle. Udało nam się odblokować to, no i odblokowałem sobie arenę piątą, jak widzicie tutaj troszeczkę zostało nam zmienione. No i jesteśmy bardzo, bardzo blisko, bo w sumie 20 punktów dzieli nas od areny siódmej, dobrze mówię, areny szóstej, przepraszam. W międzyczasie troszeczkę skrzynek powypadało i tak dalej, gemów mam strasznie mało. Aczkolwiek, żeby tak jakby rozpocząć to wszystko, pokażę wam jak wygląda w tej chwili cały klan. Mogę napisać pozdrówcie YouTube. Pozdrówcie YouTube, o, proszę bardzo. Oczywiście pozdrawiam wszystkie osoby z klanu, ponieważ tu już była ciekawa rozmowa a propos tego, czy będę kogoś pozdrawiał. Oczywiście pozdrawiam wszystkich z klanu, troszeczkę pozmieniały się zasady. Będę starał się oczywiście zwiększać tutaj to wszystko, ale nagrywam większość materiałów jednego dnia, jakby nie patrzeć. Troszeczkę się wyboostowałem, jakby nie patrzeć również. Widzę, że nikt za bardzo w chwili obecnej nie odpisuje. Cóż, może później. W każdym razie, powiedziałem, że będę pozdrawiał imiennie pierwsze trzy osoby z klanu, żeby była tak jakby trochę walka o te punkty, więc pozdrawiam Winterfalla, Jakuba 387 i Izako. Jeśli chodzi o najniższe osoby, na razie jest 1100 punktów trofek i to będzie się zwiększało. Zapewne kolejnego dnia, kiedy powiedzmy, kiedy ja to nagrywam, to kolejnego dnia pewnie zwiększę to do 1400 i pewnie kilka osób niestety będzie musiało sobie stąd wylecieć. Tak to niestety wygląda, ale mam nadzieję, że dobiją do tego czasu, ponieważ nie chciałem nie wiadomo czego robić. Dziękuję też osobie, która powiedziała mi, że tutaj mam do odebrania, nie tutaj, tu mam do odebrania tak jakby na, nie, tu, tu, gdzie ja mówię, tu, dobrze, w tym miejscu. I tu mam achievementy i tu dostaję sobie za różnego rodzaju rzeczy, dostaję dżemy. Ja sobie już to ogarnąłem wcześniej, bo już kilka achievementów zrobiłem wcześniej. Jeśli chodzi o to, tu są jakieś tam inne rzeczy, które nas nie obchodzą. Nie mam free chestów, nie mam crown chestów. Tutaj jest jeden chest, którego będziemy mogli otworzyć, jeśli chodzi oczywiście o golden chesty. A to, czym chciałbym się skupić, to jeszcze moja talia, która zmieniła się tak, że dodałem sobie Hog Ridera. Jest Giant Skeleton, ponieważ nie wiem, czy był. Jest Minion Horda, jest teraz Horda dodana. Wcześniej było tutaj, były te minionki zwykłe, z tego względu, że stwierdziliście, że są lepsze, więc mówię, wow, czemu nie, spoko. Mamy tutaj coś takiego jak ten cały Celebrating Your Progress to Arena 5, czyli możemy poświętować nasz progres, że jesteśmy w arenie 5, zdobyć sobie taką paczkę. I to jest całkiem fajne, bo złoto na złocie mi nie zależy, ale normalnie taka paczka 500 gemów kosztuje 24 zł, a tu jest 500 plus jeszcze Super Magical Chest, który kosztuje 300, więc kupimy go i otwórzmy. Także Super Magical Chest, 3700 golda, Spear Goblins, kto wie, może uda się nawet pierwszą legendę trafić. Jest epicka karta, Freeze, i bardzo fajnie, bo nie miałem jeszcze okazji. Jest Witch. Całkiem nieźle, jakby nie patrzeć. Całkiem fajnie net poszło, 298 bomberów. Pekka, okej. Okay. Pekka jest całkiem okej. Okay. Skeleton Army, bardzo fajnie. Jest Wizard, proszę bardzo, jak najbardziej. Troszeczkę kart, jedną w sumie kartę, dwie karty odblokowałem nowe, jeśli chodzi o to. Troszeczkę nam powpadało. Odblokowałem sobie Skeleton Army, która jest naprawdę, naprawdę, naprawdę bardzo fajna do obrony i propsuje. Na razie nie będę sobie jej upgrade'ował. Mówiliście też, żeby się trzymać mniej więcej w okolicy 4.0 tego eliksiru, ale to też wyjdzie z czasem. Jeśli chodzi o nowe karty, które mi dropnęło od ostatniego czasu, to jest na pewno Inferno Tower, to jest na pewno... Nie jestem pewien, czy Pekka już była, ta duża Pekka taka, ona jest o tyle fajna, że ona ma bardzo dużo, 510 obrażeń, jak uderza, to wie, że ma na 3 hity w sumie, 3, może 4 w tej chwili już, troszeczkę hit pointsów, aczkolwiek no, dosyć łatwa jest do zestrzelenia z tego, co zauważyłem, jeśli ktoś ma całkiem fajne kontry. Mamy też Wizarda, mamy Zapa, który wyleciał, mamy Fire Spiritsy, które też widziałem, że całkiem fajnie działają, nie wiem jak Freeze... Okej, okay, czyli Freeze działa w ten sposób i on jest za 4. Zastanawiam się, czy nie użyć Freeza na zasadzie
Zamianę za Hogridera. Może moglibyśmy spróbować. Dobra, zróbmy to w ten sposób. Zróbmy use i zróbmy za Hogridera. Mamy dwie latające jednostki, mamy trzy chodzące jednostki, cztery chodzące jednostki. Mamy to, mamy to. Myślę, że będzie spoko. Po tym postaram się oczywiście otworzyć jeszcze jedną skrzyneczkę. A mam nadzieję, że uda nam się wygrać ten pojedynek, bo chciałbym trafić do kolejnej arenki, czyli arenki szóstej. Dobra, osoba, która ma dwa poziomy wyżej nade mną. To może być niełatwe dosyć. Niestety, z tego względu, że ma więcej zdrowia, jeśli chodzi o oczywiście poziom wieżyczek, jeśli chodzi o poziom króla. Może być ciężko. Ma też dużo punktów. Dobra, zróbmy Prince'a, który może się rozpędzić. Jeśli coś pójdzie, to najwyżej tutaj sfrizujemy. Część tych sfrizujemy sobie bardzo ładnie. O, on strasznie... Nie. Dobra, ten freeze w ten sposób nie ma w ogóle sensu totalnie. Ale teraz się zgałganiłem. O, to jest chyba tornado? Tak mi się wydaje, ale tutaj polecieli ostro. O kurde, naprawdę ostro polecieli, dobra. Spróbujmy ją trochę zbić. Na razie to mnie bardzo ładnie zbijają, bym powiedział. Dobra, to jest Nightwitch, czyli z tego co wiem legendarna karta. Nie miałem jeszcze okazji, powiedzmy, się nią pobawić, ale mnóstwo osób to ma. I to jest całkiem niezłe. Teraz tak, jeśli poszedłbym tym, to mógłbym cokolwiek więcej zdziałać. Dobra, on ogólnie się rozbije tutaj o Walkirię, więc to nie jest większy problem. Dobra, zrobimy tak. Tu puścimy sobie tych. Mówiliście też, żeby nie atakować takimi, co walą, powiedzmy, obszarowo, ale ja sobie zdaję sprawę, że tam może być też problematyczne z czasem. Tak zrobić nie ma zbytnio sensu. Oni ją tu troszeczkę obiją. Ja tutaj jeszcze mam giganta, którego mogę zaraz wypuścić. O, wow. Jakiś Dragon Baby może? Coś? Cokolwiek zrobi. On tu może podobijać troszeczkę. Jak najbardziej. I możemy w międzyczasie puścić chyba giant skeletona, który może tu cokolwiek spróbować przynajmniej zrobić. Mamy Freeza, którym możemy cokolwiek spróbować podziałać. Dobra, zróbmy Freeza. On niech sobie tu bije jeszcze chwilę. Dobra. Troszeczkę go zbili, to nie jest jakiś większy problem. Dobra, eliksir razy dwa. Można się troszeczkę bardziej bronić. Tutaj się obronimy w ten sposób. Muszę jakoś polecieć tam do niego niestety. To jest też jakiś problem. Dobra, spróbujmy użyć hordy minionków. Może ona cokolwiek zrobi. O, on będzie bił. Właśnie, najgorszy możliwy wybór do tego wszystkiego. Może tu. Może tu. Oh my god. Oj. Bardzo ciężko. Dobra, ty się nie cofaj. Nie powinieneś się cofać jak najbardziej. Leć tu. Fireball w to miejsce. Lecimy czymkolwiek do przodu. Dawajcie. Nie. Za wolno. Za wolno. Totalnie za wolno. Zginąłem. Niestety. Bardzo mnie trochę męczy w tej grze, że niektórzy mają strasznie wysokie poziomy, chodzi o to, że ja mam w tym na tym poziomie nie jestem w stanie stwierdzić chyba ile w tym momencie niestety. Nie jestem chyba w stanie stwierdzić, aczkolwiek powiedzmy, że ja mam 3000 zdrowia tej głównej wieży po 1500 bocznych, a oni mają na przykład 2200, to jest spora różnica jeśli chodzi o to. Trudno, nie udało się, to się nie udało, spróbujemy jeszcze raz. Tu jest Witch i ona jest Summon Skeleton Shots Destructor Beams, a może to jest to? Witch. A tamto się nie nazywał Nightwitch? Dobra, spróbujmy zrobić use'a i spróbujmy puścić tutaj. Zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko w każdym razie. Dobrze, także możemy spróbować w tym momencie otworzyć sobie Golden Chesta. Troszeczkę złota. Troszeczkę goblinków. Mini Pekka, spoko, niech będzie. Walkiria, której dawno nie było. I szkieleciki, bardzo fajnie, dobrze. W takim razie mamy to. Czy możemy w ogóle kupić jeszcze jakąś tutaj jakiegoś chesta za 570, czyli niestety nie za bardzo. Więc spróbujmy zrobić sobie jeszcze jedną walkę. Musimy dwie walki wygrać już w tej chwili, niestety. No, tu już mamy kogoś, kto ma 9 poziom, więc wiecie, no. Nie to, że się poddaje z góry czy coś, ale tak, no, uważam, że może być dosyć ciężko. Ma też Nightwitch. Dobra, puścimy sobie w ten sposób. Tym mogę bardzo łatwo Nightwitch rozwalić. Z tego, co sobie ogarnąłem. Dobra, on tu sobie poleci w ten sposób. Ja polecę w ten sposób na blokadę. I tu polecę sobie Nightwitchem. Dobra.
Nightwitchem, polecę sobie minionkami. Dobra, został rozbity bardzo ładnie, tutaj się niestety szkielety wszystkie rzuciły, najgorsze. Dobra, tu puścimy sobie Valkyrie. Troszeczkę za daleko, bym powiedział. Jeśli chodzi o to. Hogrider też całkiem jest w stanie namieszać. Dobra, tu jest Nightwitchka ogólnie. Spróbujmy zrobić w ten sposób. Troszeczkę niech on go pluje w tym momencie. I zaraz spróbujemy Nightwitchką cokolwiek zrobić. No ale widzicie, no... Niezbyt uważam, że jestem w stanie cokolwiek więcej tu zrobić. Szkielety jej też nie zrobią zbyt wiele. Nie wiem, co ja tu mogę w sumie zrobić. To, bo bardzo szybko upadło. Dobra. Tam cokolwiek. Niech będzie beczułka. Armia szkieletów jeszcze poszła. Dobra, niech będzie witch. To jest chyba ten witch. Tak, to jest ten witch, o którym ja myślałem. Dobra, niech będzie. W takim razie ona sobie tu poleci, ja sobie polecę z armią szkieletów. Okej. Zakładam, że ma zupgrade'owane i tak dalej. Więc może być troszeczkę ciężej. Została nam minuta 20 i nie wiem, szczerze mówiąc, co mógłbym tu zrobić jeszcze z tym wszystkim. Tak szczerze mówiąc, tu leci sobie ten do mnie. Chcę tego już używać, nie za bardzo. Tego sobie użyję. Jak najbardziej. Tu puścimy sobie Valkyrię, która zablokuje troszeczkę ten atak. Dosłownie trochę. Czy on się zdąży rozpędzić? Nie zdążył się rozpędzić. Eliksir razy 2, dobra. Na spokojnie, oh my godness. Dobra, pościmy jeszcze tak, niech będzie 1100, może być bardzo ciężko. Dobra, Nightwitchka niech jeszcze leci. Ona tu nie zrobi zbyt wiele, właśnie. On, baby dragon. On tutaj ma strasznie dużo do ataku, powiedzmy, do atakowania tego wszystkiego. A ja niestety muszę stać w defensywie. Mam 30 sekund na to, żeby rozwalić mu jakąkolwiek wieżę. A to w sumie on jest tak jakby na przodzie, jakby nie patrzeć. Jeśli chodzi o jakiekolwiek punkciki. Oh my god. On tam nie przejdzie za daleko. Dobra, to możemy puścić co najwyżej. Oh my god. Nie, dobra, koniec. Przegramy to. Przegramy to, no nie ma co. Nie ma niestety co. Przegramy to sobie. No trudno. Troszeczkę więcej punktów nam brakuje. Otwórzmy sobie jeszcze tą skrzynkę, jako że możemy. Archers, cannon, arrows i mini pekka. No spoko, niech będzie. Ta Nightwitchka nie za bardzo mi się przydaje. No cóż, spróbujmy przynajmniej jeszcze raz. Musimy walczyć tak, żeby wygrać. W tej chwili chyba są nam 3 pojedynki potrzebne. Tu już widzę, że jest z kogoś na 6. Okej, ma 6, to już przynajmniej chociaż tyle. Dobra, możemy puścić Nightwitchkę na początku, która może tu sobie już feedować powolutku szkielety. Troszeczkę jej potem tylko pomożemy. Dobra, zaraz powinna tworzyć więcej szkieletów. Dobra, tu jest balon. Balon bardzo ładnie możemy tym ogarnąć, z tego co wiem. Bo to wiem, jak działa mniej więcej. Dobra, tu sobie powstrzymamy troszeczkę, pyk, pyk. Polecimy sobie z jedną i z drugą stroną. Bardzo ładnie. Niech ona stworzy więcej szkieletów, byłoby fajnie. Czy ona stworzyła Nightwitchkę? Nie, moja Nightwitchka stworzyła. Dobra, bardzo fajnie. Mam trochę punktów. Czy ty zrobisz coś sensownego jeszcze? Bo nie będę ci tych łuczników niszczył totalnie. Nie czuję potrzeby. Dobra, puścimy w ten sposób i puścimy sobie Baby Dragona. Niech poleci w ten sposób. Oh my god. Dobra, totalnie się tego nie spodziewałem. Aczkolwiek Baby Dragon tutaj troszeczkę będzie go strzegł. Ja mogę tutaj jeszcze polecić z kulą. Bardzo ładnie. Sprawda, jedna wieża mi upadła. Liczę, że druga wieża upadnie. Druga wieża upadnie na pewno. Dobra, niech będzie. Pyk, dobra. I lecimy sobie dalej. Szkielety. Bardzo ładnie. I tu już z tyłu niech leci Nightwitchka powoli. I się fiduje. Dobra, niech będzie. One sobie tu będą zestrzeliwywały te szkielety. Szkielety będą cały czas leciały do przodu. Proszę bardzo, niech będzie. Postaram się zająć drugą wieżą. Oj, niestety może być bardzo ciężko. Dobra, spróbujmy hordę minionków polecieć. Tutaj ona powinna sobie dać radę na spokojnie. Właśnie, horda minionków. Ej, dwa strzały tylko niestety potrzebne na to, żeby cokolwiek zrobić więcej. O, wow. Problemy. Musimy rozbić balon jak najszybciej. Ja niestety balonu jeszcze nie mam. No dobra, balon zostanie zniszczony w jakikolwiek tam sposób. Dobrze, polecimy sobie w tej chwili w ten sposób jakoś.
i on musi się bronić. Używam też armii szkieletów do ofensywy, bo właśnie, oni robią coś takiego, że automatycznie wysyłają swoją armię szkieletów. Ja teraz mam swoją armię szkieletów troszeczkę łatwiej. Tutaj puścimy sobie w ten sposób. Puścimy sobie Nightwitchkę. Tu mogłem trochę lepiej to rozegrać, aczkolwiek myślę, że powinienem dać radę sobie rozbić to wszystko. Dobra. Okej. Pięknie. Po prostu pięknie. Bardzo fajnie rozegrane. Podobało mi się. Naprawdę mi się podobało. 32 punkty na nasze konto. Golden Chest jeszcze wpadł. Bardzo fajnie. Więc możemy sobie Golden Chesta otworzyć. Duży opening. Mortar. O, tego nie miałem. Nie wiem, w jaki sposób to działa konkretnie. Mogę się tylko domyślać. Okej, okay, Wizard. W jaki sposób działa Mortar? To jest moje pytanie jakieś tam. Info. Może atakować wiele. Dobra. To ty działo, choć spróbujemy cię wziąć zamiast na przykład witchki. Zobaczymy, ja po prostu sobie testuję to wszystko, tak? To jest takie nabijanie punktów na testowaniu troszeczkę, ponieważ ja nie wiem do końca, jak to działa. Okej, okay, i mamy to w kolejnej kolejce, tak jakby. Dobra, niech będzie. Czy on coś wystawi pierwszy, czy ja coś wystawię pierwszy? Ja wystawię pierwszy, niech będzie. Nie wiem często, czemu wszyscy czekają tak jakby do samego końca. W tej chwili on traci punkty, bo czegoś nie wystawił. I ma fulla cały czas. Okej, okay, Mortar mogę postawić w ten sposób. I on troszeczkę się tu będzie stawiał, jeśli chodzi o to. O, i on będzie atakował w ten sposób. O, okej, okay, dobra, rozumiem. A, już chciałem, kurde. Nie udało mi się, troszeczkę bez sensu bym powiedział. Troszeczkę bez sensu. Dobra, niech on sobie tu podejdzie. Ja sobie zrobię jeszcze w ten sposób. Ale ich tu przybustował, kurde. Dobra, na spokojnie, na spokojnie. Tutaj z fireballami i tak dalej. Dobra, nie muszę tego wystawiać, to jest spoko. Na razie on mnie troszeczkę bardziej obił, jeśli chodzi o to. Tu jeszcze zbiłem mu dwa gobliny, bardzo fajnie. Nie ma co narzekać. Dobra, lecimy sobie z dużym szkieletem. Jak najbardziej. I za nim może lecieć Prince. I próbować się wbić w tego. W budynek. O, wbił się w tego Prince'a. No spoko, niech będzie. Dobra, muszę teraz tu puścić Mortara. I najlepiej niech on się tutaj jeszcze jakoś obroni. To będzie sensowne. Dobra. Oj, pięknie. Bardzo, bardzo ładnie. Teraz on tu powinien jeszcze sobie trochę pluć. Na spokojnie. Nie mam punktów. Dobra, o, zaoszczędźmy. Zaoszczędźmy na tym wszystkim. I puścimy sobie od razu taki odwet, jakby nie patrzeć. One tu pyk, pyk, rozcykają to wszystko w moment. Ja sobie w międzyczasie mogę z nimi puścić Baby Dragona, który będzie leciał. Proszę bardzo, bardzo ładnie. Okej, okay, on tu mi puścił atak z tej strony. Myślę, że to będzie całkiem sensownie, jeśli chodzi o armię szkieletów. Bardzo fajnie. I w tym momencie Prince, nie, musimy puścić coś takiego naprawdę na defa. O, nie na defa, tylko na atak. O, tutaj widzę, że sobie nie dają rady. Dobra, odrzucony trochę. Tu jest smoczek. Walkirię puścimy, spoko. Dobra, puścimy tak. Tego właśnie, muszę obronić troszeczkę. Dobra, i tu mam jeszcze hordę minionków. One się tam na szczęście zajmą na razie tym. Spoko. Niech będzie, one się tu też będą bardzo ładnie biły. Możemy puścić giganta. W ten sposób, dobra, one się tu zajmą gigantem. Puścimy sobie jeszcze smoka. Będą stać mniej więcej w miejscu i to jest nasz plus. Dobra, Valkyria, szybko, 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 szybko. No nie! Naprawdę, na sam koniec. Wygrał. Wygrał na sam koniec. No cóż, także ja spróbuję powbijać trochę punkcików i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w momencie, kiedy już będę miał blisko. No to oczywiście się usłyszymy. I to było zagranie, które zapewne, tak, odblokowało nam szóstą arenkę, czyli arenkę Builders Workshop, jak najbardziej. Czyli mamy dwie nowe legendy, trzy nowe legendy odblokowania, okej, okay, plus dostaliśmy Magical Chesta, którego będziemy mogli otworzyć, możemy otworzyć, więc pięknie, wszystko idealnie się złożyło, otwórzmy go sobie w takim razie. Goldzik. Elixir Collector. Tego nie mieliśmy jeszcze, całkiem fajnie.
Okej, Giant, Bomb Tower, Mortar, Goblin Hat i Freeze. Nie za bardzo mi na czymkolwiek z tego jakoś strasznie zależy, no ale no jest, jakby nie patrzeć. Mamy Magical Chest, tym razem już nie Super Magical Chest, nad czym troszeczkę ubolewam, aczkolwiek dostalibyśmy na tyle kryształów, żeby móc otworzyć jeszcze jednego Magical Chesta. Czy się uda, czy się nie uda? Kurczę, no już dostałem powiedzmy trochę takich kart jak chciałem, jeśli chodzi o jakieś tam różnego rodzaju. No cóż, zobaczmy, mamy trochę tych legend, znaczy szansy mamy na te legendy troszeczkę na podrobienie. Czy to powinno wyjść, czy to nie wyjdzie, to niestety tego nie wiadomo. Także no cóż, 50 zł na odcinek? Czemu nie? Lecimy. Także Magical Chest, 780 golda, Goblin Hat, ok, Tesla, no tak bez rewelacji, Valkyria, szkieleciki, nie za bardzo potrzebne, mini pekka, spoko, Mirror, ok, jest epicka karta i to słyszałem, że jest całkiem niezłe od was, jeszcze jest X-Bow. No cóż, bez rewelacji, aczkolwiek całkiem fajnie wam powiem, jeśli chodzi o to, jeśli chodzi o Mirror. Mirror is your last card played for. Mirror's your last card played for plus one elixir. Okej. Okay. Jakby, nie wiem, dubluję moją ostatnią kartę za jeden elixir? Jak mam to rozumieć? Cóż, przetestuję to sobie na pewno. W każdym razie nie będziemy już otwierać więcej skrzynek. Udało mi się dropnąć lustro, czyli to, co chciałem sobie przetestować. W kolejnym odcinku będziemy dalej sobie otwierać, ale udało nam się wbić kolejną arenkę. Kolejna arenka jest z tego, co wiem, za 2000. Tak jest, jest to Royal Arena i będzie to arenka 7. Więc postaram się ją troszeczkę powbijać. Mam nadzieję, że jakoś się to uda, a potem wszędzie zająć się tymi wszystkimi unboxingami i po prostu podrobić te wszystkie legendy. O, tu już ktoś widzę, że pisze pozdro, no cóż, co zrobić, troszeczkę czasu mi to zajęło. Póki co, to było na tyle, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się ciepło, no i cześć!